Wczoraj przeczytałem coś bardzo ciekawego, bardzo interesującego w New York Timesie. To fajnie brzmi, prawda? Przegląd New York Timesa przychodzi na maila codziennie, ale nie wyobrażajcie sobie, że tak siedzę godzinami i czytam. Tak szczerze od czytania wolę pisanie, ale czytam zawsze tytuł, najważniejszy temat, który pojawia się od razu w zajawce. A od wielkiego dzwonu zdarza mi się przeczytać coś dalej. Jeśli coś mnie tchnie czy tknie, to właśnie poczytam dalej. Ale tak dokładnie było wczoraj. Artykuł o wielkich rezygnacjach. Big quits. Na skutek pandemii wielu ludzi, więcej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zostawia swoje dotychczasowe życie, dotychczasowe zajęcie, położenie, warunki, otoczenie, by szukać czegoś innego, lepszego. Bardzo ciekawe rzeczy tam przeczytałem, na przykład, że niektórzy wyszli wręcz w środku dniówki w pracy, nie chcieli doczekać końca zmiany, tak bardzo chcieli coś w swoim życiu zmienić. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie z tego wykładu, no bo jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie, dokąd warto pójść, jeżeli w ogóle. Chociaż może wiecie, dokąd byście poszli, ale nie wiecie, co ja powiem, na co może warto iść, coś może intrygującego. W każdym razie pod wpływem tego artykułu powstało w mojej głowie pytanie, dokąd warto pójść, dokąd ja bym poszedł, a może nie muszę, może jestem tu, gdzie powinienem być, gdzie jest najlepiej, ale gdybym ja miał odpowiedzieć na pytanie, zacząłem rozmyślać o tym, czym warto szczególnie się w życiu zajmować. Nie zaszkodzi co rusz wracać, nie bać się takich pytań. Nie czekałem długo, dzyń, odpowiedź w mojej głowie, Księga Daniela, rozdział 12. Popatrzmy na te słowa, które mi przyszły do głowy, a pewnie Duch Święty mi je gdzieś dostarczył. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. To jest coś, co warto robić. Nawet wyjść w trakcie dniówki? Czemu nie? Nauczyć wielu sprawiedliwości, czyli tak wpłynąć na ludzi, by lepiej pojęli, czym jest sprawiedliwość Boża. Bo my ludzie generalnie nie znamy Bożej sprawiedliwości. Hasło Bóg to nam się coś tam w głowach otwiera, ale generalnie nic ciekawego bardzo często. Znamy jakieś hasła, stereotypy i to jest, jak się przyjrzeć, często śladowy czy skrzywiony obraz Bożej sprawiedliwości, który powoduje, że Bóg i Jego sprawy są czymś dla nas nudnym, męczącym, może dla kogoś wręcz irytującym. Jakieś hasła, zaszufladkowanie, które nie pozwala nam zobaczyć wspaniałości, jednak piękna nie do opisania. I zajmować się właśnie tym, samemu poznać Bożą sprawiedliwość, zachwycić się nią i nauczać jej wielu, to jest coś, dlaczego warto nawet wyjść w trakcie dniówki, zmienić swoje życie. Nie zrozumcie tego niewłaściwie, nie rzucajmy pracy, idźmy jutro do pracy. Nie wiem dlaczego, ale rzuciłem pracę, bo Grzegorz mówił, żeby rzucić pracę. Nie, chodzi mi tylko i wyłącznie o zainteresowanie się tym, czym jest Boża sprawiedliwość, zgłębienie jej,
a na wnioski przyjdzie czas. Dzisiaj idziemy dalej przez cykl doświadczanie Boga, jak można doświadczać Boga, wpływu Boga na swoje życie. Poznajemy różne postaci występujące w Ewangelii Jana, postaci, które szczególnie doświadczyły Boga i czego możemy się od nich nauczyć. A dzisiaj tą postacią, jak już Mateusz tutaj wspomniał, będzie nie kto inny jak Piłat. Popatrzymy na jego spotkanie z Jezusem. Przeczytajmy pierwszą część. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. To się dzieje już po aresztowaniu Jezusa. Piłat był prokuratorem Judei, był człowiekiem numer jeden, jeśli chodzi o hierarchię władzy na tamtym terenie. Jako prefekt i prokurator był stróżem sprawiedliwości, z pewnością dumnym z rzymskiego prawa. I reprezentował sobą najwyższe wartości, tak pewnie na siebie patrzył. Jednak to, co go spotkało tamtego dnia, mogło trochę naruszyć jego mniemanie o sobie, o tej wspaniałej sprawiedliwości, której był rzecznikiem. Właśnie wtedy, gdy przyprowadzono do niego pewnego szczególnego więźnia, którym był Jezus z Nazaretu. Było w nim coś szczególnego. Piłat mógł zobaczyć zupełnie inną sprawiedliwość, niezwykłą, zaskakującą, jaką reprezentował sobą Jezus. Była to sprawiedliwość Boża. Co to jest ta sprawiedliwość Boża i co jest w niej niezwykłego? Chcąc to zobaczyć, potrzebujemy kilka rzeczy zaobserwować. Oskarżyciele Jezusa, którzy przyprowadzili go do Piłata, to ludzie, którzy byli ówczesnymi przywódcami religijnymi w narodzie, najwyższa religijna władza, w społeczeństwie, które tak naprawdę całe było religią, jedną wielką religią. Religia przenikała każdą dziedzinę życia, a to byli jej najwyżsi przedstawiciele, posiadający największą władzę, i przyprowadzają go teraz do Piłata, żeby wydał na niego wyrok śmierci, i mówią do Piłata: nam nie wolno nikogo zabijać. Rzeczywiście formalnie, według prawa, Żydzi okupowani wtedy przez Rzymian nie mogli wydawać wyroków śmierci, nie mogli ich wykonywać. Wyrok musiał wydać rzymski prokurator. Jednak sprawy w rzeczywistości działy się zupełnie inaczej. Oni wykonywali wyroki śmierci, mianowicie kamienowali ludzi, których skazywali na śmierć, robili to pod płaszczykiem samosądu i sobie z tym świetnie radzili. Lecz teraz przychodzą do Piłata z taką sprawą. Jako człowiek inteligentny na pewno od razu zorientował się, że coś tu jest nie tak. Dlaczego sami nie załatwili sprawy, skoro zawsze tak robili, pomimo zakazów? Więc Piłat mówi do nich: weźcie wy go i osądźcie. Między wierszami: dlaczego mnie teraz pytacie, skoro do tej pory zawsze mnie pomijaliście? Dlaczego przychodzą do niego z tą bajeczką, że nie wolno im wykonywać wyroków śmierci? Możemy to wiedzieć z Ewangelii, jaki był powód. Oni próbowali wielokrotnie zabić Jezusa, jednak nigdy im się to nie udawało. Nawet gdy Jezus był sam jeden wobec wrogiego tłumu,
przeciwników. W jednym z takich przypadków spora grupa chwyciła za kamienie, a on po prostu przeszedł między nimi. Jak przyszło co do czego, to stali jak sparaliżowani. Nie mieli nad nim władzy. Dlatego teraz chcą to zrobić rękami najwyższej politycznej władzy. Jednak Jan, piszący tą Ewangelię, mówi nam, kto miał najwyższą władzę. Ostatni wers tu, 32. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Kto tu ma władzę? Oni mogli zrobić tylko tyle, na ile Jezus im pozwoli, czy komukolwiek. Piłat spotkał się z czymś, z czym wcześniej nie miał nigdy do czynienia. Dlaczego tamci, najwyżsi przywódcy, nie mogli poradzić sobie z jedną osobą, chociaż mieli do tego wszystkie narzędzia? Piłat jest zaciekawiony, postanawia lepiej przyjrzeć się sprawie. Czytajmy dalej wersy 33-34. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odrzekł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Kim jest ten, na którego Żydzi nie potrafili podnieść ręki, gdy przyszło co do czego? Czy jest jakimś żydowskim królem, którego otacza aura tajemniczego autorytetu, którego chciano usunąć, a jednocześnie nikt nie odważył się podnieść na niego ręki? Piłat pyta więc: czy ty jesteś królem żydowskim? Piłat poszukuje odpowiedzi na pytanie, co to za niezwykły autorytet, większy niż ten, który wydawał się największy religijnych przywódców narodu. Aha, to jest jakiś król, który ma jakąś władzę, a władza to siła. Jak to jest w świecie? Jak jest jakiś problem społeczny? Jeżeli z ludźmi jest jakiś problem, to co się robi? Zmusza się ich do czegoś środkami przymusu bezpośredniego albo jakieś inne sposoby. I Piłat myśli, że już wie. Ma do czynienia z tajemniczym królem, a król ma swoje sposoby, środki przymusu, by osiągnąć swoje cele. Czym ich tak nastraszył ten Jezus, że się go tak bali? I w tym momencie Jezus mu odpowiedział, bo to było ciekawe pytanie, na które Jezus chciał odpowiedzieć. Następny wers, 36. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Jezus mówi, kim jest. Jest władcą, którego królestwo nie jest z tego świata. W jakim znaczeniu między innymi? Nie stosuje tego typu władzy, autorytetu, że coś robi na siłę. Jezus mówi, że gdyby był ze świata, z tego systemu, no to jego słudzy by się o niego bili. Zresztą tak było. Jeden z uczniów, jak wiemy, próbował. Piotr wyciągnął miecz, uciął ucho. Komuś Jezus powiedział mu: schowaj miecz. Jednak tu jest zupełnie inne podejście. Zupełnie co innego jest sprawiedliwe. Sprawiedliwość Boża jest zupełnie inna. Jeżeli słyszysz słowo Bóg i masz jakieś skojarzenia, jakieś zaszufladkowanie, różne obrazy się otwierają. Sprawiedliwość Boża jest prawdopodobnie zupełnie inna niż to pojęcie, które przynosimy ze świata. Ona jest inna niż trzymanie ludzi za twarz przy użyciu mechanizmu strachu.
Chociaż wielu ludzi patrzy przez stereotypy, że wiara to trzymanie ludzi w strachu, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Pojęcie, że wiara trzyma ludzi w strachu, jest przeniesieniem swojego sposobu myślenia w sferę wiary. Ale nie, to nie jest prawda. Sprawiedliwość Boża jest zupełnie inna. Jest przepiękna i wspaniała, gdy ją poznamy. Na czym polega sprawiedliwość Boża? Czyli to, co według Boga jest dobre i słuszne. Zobaczmy. Jezus był kimś, kto miał do dyspozycji wszelką władzę. To On miał najwyższą władzę, większą niż Piłat i najwyżsi religijni przywódcy razem wzięci. Był Synem Bożym, ale jak tą władzę wykorzystał? By zmieść z powierzchni ziemi swoich przeciwników? Nie. On oddał swoje życie za swoich przeciwników. Wybrał drogę oddania siebie ludziom. Oddania swojego życia na krzyżu, by uratować ludzi, tych, którzy byli jego wrogami. Jezus był wielki w jeden sposób. Przez wielkość swojego oddania, największego w historii. On był wielkim władcą nie przez wielką siłę, która przymusza ludzi, chociaż miał do tego wszelkie możliwości. On był wielki przez wielkość swojego oddania, które poprowadziło go na krzyż, by oddać na nim swoje życie dla innych. Nikt go do tego nie zmuszał, nikt mu tego życia nie zabierał, bo zresztą nie był w stanie. On sam je oddał z własnej woli, bo on jest najwyższym władcą, który w ten sposób realizuje swoją władzę. To jest właśnie jego sprawiedliwość. Coś przepięknego. Jak on, który był synem swojego Ojca Boga, błogosławionym, czyli szczęśliwym na niebieskich wyżynach, przyszedł do nas tutaj, do naszego popsutego, strasznego świata, stał się jednym z nas i się upokorzył, tak się upokorzył, że się zgodził, by na Niego zostały złożone winy wszystkich ludzi. On, który miał najwięcej oddał. Dlaczego? Bo taka jest Jego sprawiedliwość. To uznaje za słuszne. Jest silny siłą swojego oddania, bo warto oddawać siebie, by ratować. Przepiękna Boża sprawiedliwość, która każe mu zniżyć się nawet do tych, którzy są jego wrogami. Wielu ludzi tego nie rozumie i czyni z tego oddania Chrystusa argument dla swojej niewiary. Wielu ateistów: ha, 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 co to za Bóg, który dał się ukrzyżować rękami ludzi. Bertrand Russell, jeden z czołowych ateistycznych filozofów. Co to za Bóg, co dał się zabić? Odkrył wielką tezę. Kompletny brak zrozumienia, ale tak naprawdę z własnego wyboru, bo człowiek tak chce rozumieć, jak mu to jest wygodne, bo nie chce mieć Boga nad sobą, sam chce być sobie Bogiem. Ale jeżeli ktoś zrozumie, jaki będzie skutek? Ludzie, którzy to poznają, co robią? Gdy poznają tą Bożą sprawiedliwość z własnej, nieprzymuszonej woli, uznają Go swoim Panem. Gdy się zorientują, o co chodzi, nie chcą mieć żadnego innego Pana nad sobą, nie chcą też być sami sobie panami, chcą mieć tego Pana nad sobą. I to jest coś
bez porównania w ogóle potężniejszego niż cały wpływ polityczny, militarny, gospodarczy, medialny, niż władza w tych wszystkich aspektach. Przepiękna, poruszająca, nie pozostawiająca nikogo obojętnym, sprawiedliwość Boga. Ale to jeszcze nie koniec skutków takiego oddania. Co Jezusa czeka na tej drodze, którą wybrał, to jeszcze nie koniec pięknej Bożej sprawiedliwości. Popatrzmy na chwilę poza Ewangelię Jana, do listu do Filipian, gdzie opisywane są skutki tej drogi, jaką wybrał Jezus. List do Filipian 2. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Droga, którą wybrał Jezus, droga najwyższego oddania, prowadzi też do najwyższego wywyższenia. Największego wywyższenia, do najwyższego panowania przez wiarę, bo na początku jeszcze tego nie widać. Posługując się analogią królestwa, bo ona tutaj się pojawia, Jezus jest królem największego królestwa, tak naprawdę jedynego, które się ostanie, Królestwo Boże. Ale jak zdobył tą pozycję najwyższego? Czy po znajomości, bo był synem wielkiego ojca? Nie. Zdobył ją przez własne oddanie. Przez to najwyższe oddanie, jakie gdziekolwiek i kiedykolwiek miało miejsce. I to jest piękne. Właśnie, że nie po znajomości. To jest piękna Boża sprawiedliwość. A jak, w jaki sposób Jego Królestwo jest budowane? Jak się rozszerza? Jak ogarnia kolejnych ludzi? Powróćmy do naszego tekstu z Ewangelii Jana, do spotkania Jezusa z Piłatem. Następny wers, 37. Piłat zatem powiedział do Niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Jak Jezus rozszerza swoje panowanie? Przez pokazywanie, co jest prawdą. Zobaczmy, żeby panować, nie musi robić nic innego, jak pokazywać prawdę. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, mówi Jezus. Każdy, kto naprawdę chce poznać, jak to jest i pójść za prawdą, wybierze tą drogę. Nie trzeba nikogo zdobywać siłą, nie trzeba namawiać. Wystarczy, że ktoś pozna prawdę. I wtedy ujawni się, czy chce pójść za tą prawdą, czy nie. Czy jednak wybierze inaczej. A na czym polegała władza Piłata dla kontrastu? I wszelka inna władza. Co trzymało ludzi w ryzach? W tamtym przypadku widmo kary śmierci. Możemy sobie wyobrazić wiele krzyży, a na nich skazańców rozsianych po całym rzymskim imperium. Jak komuś się nie podoba, nie podda się na krzyż. Rzymskie wojska wkraczały na jakiś teren, podbijały. Kto się buntował? Na krzyż. A jak się rozwija panowanie Chrystusa? Każdy człowiek sam decyduje. Nie ma ani jednej rzeczy, która by go do tego przymuszała. Ale gdy poznaje oddanie Chrystusa, wybiera, czy chce mieć takiego króla nad sobą, Pana.
i z własnej, nieprzymuszonej woli podejmuje decyzję. Władza na świecie opiera się na sile. Królestwo Jezusa opiera się na osobistym wyborze. To jest Jego panowanie. I co? Za kilkanaście lat, kilkadziesiąt Jego wpływ Jezusa ogarnął całe rzymskie imperium bez jednego strzału, dzisiaj powiedzielibyśmy. A teraz, w tym fragmencie Ewangelii, który dzisiaj poznajemy, to Piłat ma swój moment, tak? To jest jego osobisty udział. Pewnie nie spodziewał się tego, co go spotka tego dnia. No, jego reakcja będzie autentyczna. Jezus robi tylko jedno, pokazuje mu prawdę. I teraz wyjdzie na jaw, co Piłat zrobi z tym. Co zrobi Piłat? To, co jest w jego sercu. Ujawni się jego prawdziwy wybór. W końcu zawsze musi się ujawnić, tak? W przypadku każdego z nas musi ostatecznie ujawnić się nasz wybór wobec Chrystusa, bo jesteśmy wolnymi ludźmi i jako wolni ludzie wybieramy. I musi się to ujawnić, tak? Musi w końcu być wiadomo, jaki jest prawdziwy wybór. A jaki był wybór Piłata? Przeczytajmy znowu jeden wers dalej. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy, jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem. Jak Piłat zareagował? Pozostał jednak przy swojej sprawiedliwości. Być wielkim swoją siłą, swoim autorytetem w tym systemie, w którym zajmował bardzo wysoką pozycję. I załatwił temat po mistrzowsku, w białych rękawiczkach. Zrzucił decyzję na innych, manewr z Barabaszem. Spotkanie z Jezusem, spotkanie z Ewangelią ujawnia prawdę o naszym wyborze, jakiego dokonujemy wobec Boga. Jezus powiedział: każdy, kto jest z prawdy, czyli kto gdzieś tam w głębi serca jest gotowy za nią pójść, słucha mojego głosu. Osobisty wybór człowieka, każdego. Pójść za prawdą, czy nie? Dlaczego ludzie nie chcą pójść za prawdą? Ponieważ wolą doraźną chwałę, jaką oferuje świat, wolą podobać się ludziom wokół, czy swoim koleżankom, czy kolegom, czy jakimkolwiek innym ludziom wokół siebie, by nakarmić swoje ego, wielkość w oczach ludzi, uznanie w oczach ludzi, że popatrzą na mnie z jakimś tam uznaniem, albo przynajmniej mnie zaakceptują. Chociaż jak się przyjrzeć, trwałość tej chwały, tego uznania ze strony ludzi jest jak para wodna. Jest to w zasadzie, nie ma nic bardziej ulotnego, ale jest czymś, czym można nakarmić swoje ego teraz, że ludzie mnie uznają, nakarmić swoje ambicje. Wybór. Chrystus, prawda, czy moje ego. Patrzyliśmy, co zrobił Piłat. Oczywiście tam jest dalszy opis, jeszcze sporo, ale przeskoczymy troszeczkę dalej. Jednak jakaś walka toczyła się w Piłacie, mimo że wybrał tak, jak wybrał, tak to pokazał, ale zobaczmy, co zrobił już po ukrzyżowaniu Jezusa,
Przeczytajmy ostatni dzisiaj odcinek już z następnego rozdziału, z 19, 19 wers. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odparł Piłat, co on napisał, napisałem. Coś jednak w tamtym Piłacie zostało, coś go poruszyło i jednak postanowił, no co postanowił, tak? Umieścić ten napis na krzyżu Jezus Nazarejczyk, król żydowski, co nie spodobało się niektórym, byli zaskoczeni. Jednak Piłat był pod wrażeniem. Może pewnego dnia, nie wiemy, nie znamy historii, ale to ciekawe, że nawet w trzech językach to zapisał, tak? Po to, żeby jakoś to ogłosić. Bo to jest piękne i poruszające właśnie ta sprawiedliwość Boża, to, co pokazał Jezus w tamtej chwili, wywracające nasz sposób myślenia, wielkość przez oddanie się, poświęcenie. Gdyby cały świat był taki, byłoby coś pięknego. Tak będzie, tak? Bóg przygotowuje tą rzeczywistość, w której ta sprawiedliwość jest jedyną. I właśnie ten wzór Chrystusa, który pokazał tej sprawiedliwości Bożej, może być odbity w tobie, we mnie. Właśnie w tym, że nie szukamy swego. I ta tajemnica wpływu Jezusa, przywództwo, które pociąga szczerym oddaniem, a nie tytułem, pozycją i czymkolwiek innym. A więc Piłat umieścił ten napis Jezus Nazarejczyk, król żydowski w trzech językach na całe imperium. Jakby nie było, chociaż odrobinę wskazywał tą niezwykłą Bożą sprawiedliwość. Żyjemy dzisiaj w czasach big quit, czyli wielkiej rezygnacji na skutek pandemii. Wielu ludzi w różnych częściach świata więcej, bardziej niż kiedykolwiek zostawia swoje dotychczasowe zajęcie, położenie, warunki, by szukać czegoś jednak innego, lepszego. I niektórzy nawet wyszli w środku dniówki z pracy. Nie chcieli doczekać końca zmiany, tak bardzo chcieli coś zmienić w swoim życiu. Ale jest jeszcze ważniejszy powód, dla którego warto wychodzić w środku dniówki, w cudzysłowie, niż pandemia. Tym czymś jest to zajęcie i to zadanie, które zostało tu przedstawione. Jeszcze raz popatrzmy na te wspaniałe słowa z Księgi Daniela 12. Co warto robić? Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. To jest coś, co warto robić. Nawet wyjść w trakcie dniówki? Może czasem. Nauczyć wielu sprawiedliwości. Tak wpłynąć na wielu ludzi, by bardziej pojęli, czym jest sprawiedliwość Boża. Bo jest piękna, nie do opisania. Zajmować się tym, samemu poznawać Bożą sprawiedliwość, zachwycić się nią i nauczyć jej wielu, to jest coś, dlaczego warto wyjść nawet w trakcie dniówki. Zresztą zrobili to uczniowie Jezusa, tak? Zostawili sieci
inni swoje kantory celników. Dokładnie to zrobili. Ale to jest obraz, symbol czegoś o wiele głębszego i ważniejszego, mianowicie zostawienia życia dla samego siebie. Warto nie mieć już życia dla siebie, ale oddać je, właśnie oddać je do dyspozycji Jezusa. Nie oznacza to, że powinniśmy zostawić od jutra swoje zajęcia, no a może czasami gdzieś tak będzie w czyimś życiu, ale tu chodzi o coś głębszego. Tu chodzi o nasze głębokie przekonanie, czym warto się w życiu zajmować, nauczać Bożej sprawiedliwości, nauczyć się, zgłębiać i innych jej nauczać. Mam w tym temacie swoje osobiste przeżycia. Gdy miałem 12 lat, ktoś nauczał mnie tej pięknej Bożej sprawiedliwości. Podczas pewnego obozu dla dzieciaków była prezentacja o krwi Jezusa, która się polała, gdy wziął na siebie nasze winy. Podczas tej prezentacji nauczający rysował czerwone krople krwi kapiące z krzyża Jezusa i wtedy obudziło się we mnie palące pragnienie, by opowiadać o tym innym ludziom. Tak było to zachwycające. I poprosiłem prowadzących obóz, by pozwolili mi jeszcze tego samego dnia przemówić do uczestników obozu, bo chciałem powiedzieć im o tych kroplach krwi. Udzielono mi takiej możliwości. Już nie pamiętam z jakim skutkiem. Ale już wtedy intuicyjnie, w sposób bardzo niedojrzały, a jednak mogłem mieć tą malutką cząstkę w tym dziele. Nauczyć wielu sprawiedliwości. Chociaż sam jeszcze wtedy bardziej potrzebowałem się jej nauczyć niż inni. Kilkanaście lat później, gdy miałem już żonę i dzieci i pewną wspólnotę pod opieką, jeszcze nie do końca wiedziałem, czym chcę się w życiu zajmować. Byłem tamtego dnia w Szwajcarii, w Zurychu, na pewnym dokształcie. Było trochę spokojnego czasu. Siedziałem w samotności w fotelu na brzegu pięknego trawnika przy pięknym jakimś tam ośrodku. Piękny świat u stóp, wierzchołki Alp na horyzoncie, ale w tym momencie z serca popłynęło pragnienie, by zajmować się w życiu właśnie tym opowiadaniem o Bożej zachwycającej sprawiedliwości. I właśnie od tego momentu już wiedziałem, czym się będę w życiu zajmował. Bo czymże jest ten świat, jego piękno, możliwości? Nie, to właśnie tu, w tych słowach, które Bóg nam objawił w Księdze Daniela, jest pokazane, czym najbardziej warto się w życiu zajmować. Spotkałem też w życiu paru piłatów, ludzi, którym osobiście opisywałem walory Bożej sprawiedliwości, by mogli się nią zachwycić. Jednak wybrali karierę w tym świecie, nie mając czasu na Bożą sprawiedliwość. Jednym z nich był pewien chłopak, miał 20 kilka lat, gdy około 14 lat temu mieliśmy kontakt. Kiedy stanął przed wyborem swojej ścieżki, nie odrzucił ścieżki Jezusa wprost. Ale nie miał dla niej czasu. Tak bardzo szedł w górę w politycznej karierze. Na pytanie moje, co ciebie napędza, odpowiadał: ambicja. Dzisiaj jest w czołówce w pewnej politycznej organizacji, powiem tajemniczo, że z pierwszej trójki w naszym kraju i myślę, że jeszcze o nim usłyszymy. I wciąż mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia w samym środku dniówki
przypomnij sobie coś z tych słów, Bożych słów, które zostały w nim zaszczepione i pomyśli, że jednak jest w tym coś pięknego. W tej Bożej sprawiedliwości, w której wartością jest być wielkim przez wielkość swojego oddania. Coś piękniejszego od czegokolwiek. Może tym się zachwyci, może, jak to się mówi, nie przewali tego życia swojego na mniej wartościowe rzeczy. Może wyjdzie w środku dniówki. No, co nam szkodzi ufać Bogu, tak? Że tak będzie. W tym przypadku, jak i w przypadku wielu innych ludzi, których spotykamy, którzy są gdzieś na rozdrożu i zastanawiają się, jakby tu zmienić swoje życie, czym warto by się w życiu zajmować.